Let's Glitch, czyli poradnik, jak zgliczować Pokemony. Z tej strony witam was, Rabbit. Nudziło mi się ostatnio i postanowiłem nagrać poradnik do Pokemonów. Ten glitch działa na Pokemony Yellow, Red i Blue. Otóż każdy pewnie chciał, każdy kto grał w Pokemony chciałby kiedyś złapać Mew. No ale się nie da. I tu jest problem. Nie. Ja tu sobie szybko przejdę jakoś, o, na przyspieszeniu. Jak zrobić Mew? Złapać. Otóż jest tu parę sposobów na to. Tak, parę sposobów jest, tak. Pierwsze, co trzeba zrobić? Przejść ten most tutaj, w Cerulean City, to jest druga odznaka. Pokonać liderkę, przejść przez ten most. Można pokonać tu wszystkich, itp. itd. I tu jest kruczek pogrzebany. Nie wolno zabijać tego facia. Nie. I jeszcze jednego trenera nie wolno pokonywać. Po prostu nie wolno z nim walczyć. Jest to tutaj ten gościu, ten co jest obok mnie. Nie ta gościowa, tylko ten gościu. I co będzie potrzebne do przygotowania glitcha? Przepraszam, że na przyspieszeniu, tylko coś mi fraps nie łapie. Znaczy łapie dziko mi łapie fraps Visual Boya. Oh my god, ja czytuję. Dobra. Tak. Kiedy przejdzie się do Billa, uważając na tych dwóch trenerów, żeby ich nie pokonać, nie zabić, po prostu z nimi nie walczyć, wszystko się zrobi. Wtedy trzeba pójść tutaj, pokonać, tu będzie jeden z zespołu R, członek zespołu R, pójść w dół i złapać Pokemona, który jest do tego potrzebny. On jest tutaj w tej trawach, się nazywa Abra. On ma atak teleport i właśnie o to chodzi, żeby się przeteleportować. Bądź też można zrobić z Pokemonem, kiedy zna się Flya, ale to już w czwartej odznace, czyli później w grze. Więc chyba łatwiej jest złapać Abrę i to zrobić, mieć już wcześniej tą Abrę, Mew. Dobra, ja już mam Abrę. Jezu, nie Pokédex. Abrę mam złapaną, jak widzicie, na 7 levelu, bo tak występuje. No i dobra. Idziemy dalej. No i przystępując do glitcha. Ten glitch bardzo prosto się wykonuje. Wystarczy tutaj podejść tak ostrożnie. Kiedy już będziecie widzieć dwa paski trawy przed sobą, będziecie musieli zastosować pewną sztuczkę. Albowiem kiedy pójdziecie w dół, musicie jak najszybciej wcisnąć później, jak wy zejdziecie start, i wtedy wam się okienko pojawi, a trener z wami nie zawalczy. Popatrzcie. O, widzicie? On się pojawia po jakiejś chwili, to jest taki błąd z Yellowów. I teraz wystarczy się przeteleportować Pokemonem, Abrom się przeteleportować do Poke Center. I on dopiero nas teraz zauważy. My się teleportujemy. Nie, przepraszam, że tak wolno. Nie wiem, po prostu tak działa mi z frapsem. Ten yellowy. Dobra. I dobra, na przyspieszeniu sobie tam z powrotem pójdziemy. Dobra. Kiedy nas już przeteleportowało, nie będziemy mogli otworzyć startu. Nawet polecam nie próbować tego. Bo to nie włącza startu, ale może być jakiś glitch albo coś się zbugować gra przez to, więc radzę nie robić. Tak, idziemy sobie tutaj, pamiętając o tym niepokonanym trenerze, tu. I trzeba z nim zawalczyć, ale musicie uważać, żeby to on do was podszedł, a nie wy, bo się wam gra zatnie i lipa będzie. Najlepiej tu podejść, pójść tu. No i on nas zauważy. Podejdzie do nas,
O Jezu, przyspieszę to. Podejdzie do nas, on tam coś do nas pogada i zawalczymy z nim. On będzie miał slowpoka na 17 levelu. Szybko go pokonam. No. Kiedy się go pokona, wystarczy pójść najlepiej w to miejsce, co pokaże, bo wtedy będziecie pewni, że wam się pokaże ten Mew. Idziecie sobie, idziecie, tralalala, nie? Idziecie i tutaj pojawi wam się z powrotem, powinno. O tak, pojawi się, samo wam się włączy ekran startu. Wyłączacie go i proszę, Mew! Tak, Mew na 7 poziomie. Nie wiem, czy to zawsze na 7 będzie. Sam jeszcze nie zgłębiałem, tak tego liczył. Mi się wydaje, że to tak jest. Taka ciekawostka, że jak ma się, jaki ma level Abra, taki level będzie miał Mew, więc jak będzie miała Abra jakieś 30, to Mew będzie miał też 30. Żeby go nie zabić, przyspieszę i będę rzucał balami, które kupiłem. Gdzieś 20 bali bez zranienia go to wchodzi. O! Wow! Widzicie? 4 bale weszły i mamy Mew złapanego. Zaraz sobie zobaczymy, jakie on ma tam statystyki i ataki. O, i to mamy Mew, New Specie. To jest nasz Pokémon. Generalnie nie da się go dostać w żaden sposób uczciwy, bo to jest trochę oszukanie gry, tak naprawdę. No i coś mi tnie grę, nie wiem czemu. To jest trochę oszukanie gry. Żeby dostać go legalnie, trzeba było, bo już to raczej nie jest organizowane, pojechać na imprezę Nintendo i oni tam rozdawali... Boże, oni rozdawali te Mew. Czy jakiś event był z nimi. Dobra, zobaczymy sobie, jak on tutaj wygląda, nasze Mew. O nie, Abra. Mew. Status OK. Fajnie. Wiem, że fajnie, że jesteś OK. To jest typ psychiczny. Ma pound. Dużo ataku. Nawet dobre statystyki. No i tak, pozyskaliście swojego najlepszego psychicznego Pokemona. Tak można twierdzić, że to będzie wasz najlepszy psychiczny Pokemon. Oj, nie. Trochę mnie gardło boli. Więc teraz wiecie, jak zgliczować tą grę. Jeszcze raz powtarzam, ten glitch działa na 3 wersjach: Red, Blue i Yellow. Pamiętać o tych trenerach, żeby ich nie pokonywać i złapać Abrę. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jeśli będziecie chcieli więcej takich poradników do Pokémonów ogólnie albo do glitchów, napiszcie w komentarzu. Co tutaj mówił i doradzał wam Rabbit? Do zobaczenia w następnych poradnikach, o ile będą. Heja!